Biorę już młot i ruszam na robotę. Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig. W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go. I wieczorem tynkowania nie spierdzę. Dobra, utnę sobie pomocą metalu, to równo pójdzie. A tu wszczepię palety. Patencie. Dobra. I jedziemy. Ale krzywa jest to. No dobra, chuj tam. Tyle ile się utnie, tyle będzie. No, baja. Kurwa, ta decha wykrzywiona, pierdolona. Teraz trzeba to zaznaczyć, ile obciąć mniej więcej. O kurwa. O tym nie pomyślałem. Ja jebie. Muszę mniej obciąć. Później tu się da. Wszystko krzywo szło. Się później silikonuje to wszystko ładnie. Standardy muszą być zachowane. Muszę trochę mniej to podciąć wszystko. Ale ile? Centymetr. No. Ja jeb. Szlak mnie zaraz trafi. Koło centymetra. Ważne, że nie za krótkie. W sumie tak. Dłuższe to tam przeżyjemy. Mniej więcej centymetr. Na łok. A jak? No dobra. Czyli trzeba zaznaczyć. Aha, wysokości. No, teraz dobrze. Dobra. Dotąd będą te dechy szły. To muszę obrzympolić. To mi się tu nie podoba. Tyle zapasu jest. W ogóle. Jest trochę, czyli tam masz te gwoździe najlepiej. To weźmiemy na dwie miary, żeby była przerwa, żeby nie była deska w deskę. O, ona już jest idealna wręcz. Czyli nie ma co dalej ciąć. Prawie, że za krótka by była. No. Musi zostać. Nie można bić. Tak jak teraz. Do futryny bić. Ale mam drzwi na styk mniej więcej, jak widać. Bo wełną wypchnąłem. Możliwe, że będę dokręcał zimą. Do dechy, futrynę. Żeby trochę mi ściągnęło. Nie wiem, jak one będą te drzwi się zimą zachowywać. Ale to tam jest. Szczegół. To dobre jest. Dobra, później sobie to dobiję do końca. Teraz druga strona. Co? Gdzie?
Co za czort? Ty! Co to tu robi teraz? Co to robię tam? Zaraz przyjdę, tylko zrobię, dobra? Jestem taki zmęczony. Ile tu wyszło? Dobra. Mniej więcej. Nie będę strzelał. Potwierdzam. Tony, czekaj. Tata robi tu. Też ma dwie miarki. No. Chyba robota będzie. Chyba. Chyba nie. Chyba nie? Chyba tak. Chyba tak. Tata. Krzywo. Skąd to? Nie wiem, mamy się spytaj, to nie moje. Dobra, tu mniej więcej rżniemy. Też muszę ten dół podciąć. Brzydki. Czyli jeszcze raz trzeba zmierzyć. No. Ale Jonus. Jo. Przytnę se to, później górę se dotknę i będzie po robocie. No. No. Masz, tata. No i w piździec. Kolejny mikrofon połamany. Ale nie ma tego złego, chociaż dzisiaj robota dobrze szła. O. Elegancko teraz wygląda, tylko przemalować. Dechy na czarno. Co ty bredzisz? Tamte też i okna na szaro. Żeby to wyglądało tak jak z przodu. Mam te okna wszystkie zrobione i wszędzie. To było jednolite. Nie wiem, czy drzwi nie pomalować na szaro jeszcze, ale... Zobaczymy. O, jaki kolejny mikrofon. W tamtym roku było to samo. Ale nie ma tego złego. Trzeba się napić po prostu. I odpocząć po robocie. Tak. O, cyk. A już myślałem, że wygram dzisiaj. No dobra. To za konkretną robotę. Ach. Dobra. Następne może być zmalowania robota. Tu trochę szpara też wyszła. Ale to akryl pokryje. Dobra. Nie ma co dalej przedłużać. Właśnie jestem w trakcie malowania. Tak to wygląda na razie. W sumie nie wygląda jeszcze. Ale jakoś to będzie. Będzie pasować jak świni siodło, że tak powiem. Taką farbę maluję. Do fasad. Do drewna. Do drzewa. Teklazur tre. Sfat czarny. Takim lazurem kryjącym. Dobra, później pokażę jeszcze efekt. Hejdo. Dobra, żebym to machnął. Teraz trochę jakby lepiej wygląda. Jeszcze tam będą okna do wymiany. Tu drzwi. Ale tutaj jak te kwiaty doszli, to całkiem spoko. Moim zdaniem. Klient zadowolony. O. Także cały czas do przodu.
No dobra. Dzięki za oglądnięcie. Miłego dnia. Suba daj. Lejka też. Będę zadowolony. Dzięki, na razie. Hej. Do następnego.